Agnieszka Sierocińska-Chrzanowska Telewizja. Witam, a rozpoczęliśmy nasz program nietypowo w tym tygodniu, ale wszystko dlatego, że jesień rozpieszczała nas pogodą i temperaturą. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie takie dni tego roku. A w dzisiejszym programie powiemy Państwu m.in. o zbliżającym się remoncie dworca ZKKM, a także o jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 10. Na początku listopada najprawdopodobniej ruszy remont dworca autobusowego ZKKM w Chrzanowie. W ramach inwestycji planowana jest całkowita przebudowa dworca, który ma już swoje lata. Udało się wyłonić firmę, która zajmie się remontem nawierzchni i peronów na tym dworcu autobusowym. W tej chwili perony będą poszerzane, będą trzy perony, ale odpowiednio szerokie, odpowiednio długie, tak żeby zamontować nowoczesne wiaty o konstrukcji aluminiowo-szklanej. Zgodnie z umową prace miały ruszyć w grudniu, ale wykonawca zadeklarował, że mógłby je rozpocząć już 6 listopada. Spowoduje to oczywiście utrudnienia dla pasażerów, ale dworzec będzie funkcjonował. W każdym etapie tych robót drogowych co najmniej jeden peron musi być dostępny, a wykonawca obiecuje, że prawdopodobnie dwa będą czynne. Na pewno na ten czas musimy czasowo wyprosić przewoźników prywatnych z terenu naszego dworca. Mają sobie sami znaleźć lokalizację zastępczą. Tak prawo stanowi. Na czas remontu autobusy PKM Jaworzno będą miały stanowisko przy ulicy Kusocińskiego, a Lajkonik do Krakowa prawdopodobnie ograniczy przystanki w Chrzanowie do ulicy Skorupki i Śródmieścia. Prace związane z tą częścią remontu mają potrwać 2-3 tygodnie i będą kosztowały 123 tysiące brutto. Wciąż nie udało się natomiast rozstrzygnąć przetargu na dostarczenie i montaż wiat przystankowych na peronach. Na razie jest tylko wstępna koncepcja tego, jak powinny wyglądać, opracowana przez zarząd związku. Wzorowano się tu na wiatach przystankowych, jakie można spotkać m.in. w Krakowie czy Szczecinie. Nowością w tych wiatach wyjątkowo długich, bo na całą długość 18-metrowego peronu, ma być też to, że ma się pojawić fragment przedniej ścianki oszklonej, służącej jako wiatrołap, a zarazem podparcie dachu. Dwie firmy zgłosiły się do przetargu na dostarczenie i montaż wiat. W połowie przyszłego tygodnia przetarg powinien być rozstrzygnięty. Niestety wielkimi krokami zbliża się sezon zachorowań na grypę. Wiele osób zastanawia się, czy warto się szczepić. Rozpoczyna się we wrześniu i trwa do wiosny, ale szczyt zachorowań przypada na luty i marzec. Sezon grypowy. W poprzednim zebrał spore żniwo. Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, na grypę i zakażenia grypopochodne zachorowało ponad 4,5 miliona osób w Polsce. To prawie o 20% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Lekarze przekonują więc, należy się szczepić i to już od 6 miesiąca życia. Oczywiście grupy, które są predysponowane, to są osoby z obciążeniami chorobami układowymi serca, układu oddechowego, przewlekłymi schorzeniami, jak na przykład cukrzyca, choroby układu oddechowego, astma, te, które utrudniają odkrztuszanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego, osoby z obniżoną odpornością, osoby po przeszczepach na przykład. No i nasze zalecenia są, że od 50-55 roku życia na pewno. Każdego roku pojawiają się szczepionki przeciwko grypie o zaktualizowanym składzie, ponieważ wirus charakteryzuje się dużą zmiennością. Odporność na tę chorobę nabywa się po tygodniu od szczepienia i trwa ona zwykle od 6 miesięcy do roku. Nie oznacza to jednak, że po szczepieniu na pewno nie zachorujemy na grypę. Można zachorować niestety na grypę, ponieważ jest kilka czynników, które wpływają na to, czy to szczepienie będzie efektywne. Po pierwsze, to oczywiście dobór, czy zostały dobrane właściwie materiały genetyczne do wyprodukowania szczepionki. Po drugie, zależy to od chorób współistniejących człowieka, od czasu, który upłynął od zaszczepienia się do kontaktu z wirusem. Szczepionka grypowa nie chroni w 100% przed zachorowaniem, jednak szczepienie pobudza do odpowiedzi układ odpornościowy, co powinno złagodzić chorobę, skrócić czas jej trwania i zmniejszyć zaraźliwość. I co ważne? Nie będzie powikłań pogrypowych ciężkich, czyli tych najważniejszych dla naszego zdrowia i życia.
Lekceważenie szczepień przeciwko grypie może się źle skończyć, zwłaszcza dla osób przewlekle chorych. Jeżeli ktoś nie zaszczepi się w danym roku na grypę, może zostać nosicielem tego wirusa. A mając osobę bliską, która jest chora na choroby przewlekłe, automatycznie może ulegać zakażeniu, a powikłania będą ciężkie, bo to prowadzi od inwalidztwa, począwszy nawet do śmierci takiej osoby włącznie. Aby zaszczepić się przeciwko grypie, wystarczy udać się do najbliższej przychodni. Szczepionki dostępne są praktycznie w każdej aptece. Cena jednej nie przekracza 30 zł. Szkoła podstawowa nr 10 w Szanowie obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia. Podczas obchodów była okazja, by przypomnieć sobie historię szkoły i powspominać. Na 14 października zaplanowano obchody jubileuszu 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 10 w Szanowie. Oficjalne uroczystości odbyły się w sali teatralnej Moksir, która w sobotnie przedpołudnie wypełniona była po brzegi. Zjawili się tu uczniowie i nauczyciele szkoły, ale także byli dyrektorzy i pedagodzy oraz absolwenci. Dopisali także zaproszeni goście i przyjaciele placówki. Ci ostatni otrzymali wręczane po raz pierwszy róże dziesiątki. To była inicjatywa z naszej strony oraz Rady Rodziców, aby osobom, którzy nas wspierają, pomagają, są zawsze razem z nami, wręczyć taką symboliczną różę. A róża to kwiat królewski, więc na pewno zasłużyli na to. Autorem róż jest nauczyciel jubileuszowej dziesiątki, a kwiaty powędrowały do 20 osób, które na co dzień i w wyjątkowych sytuacjach wspierają placówkę na różne sposoby, nie odmawiając pomocy. Jak na jubileusz przystało, nie mogło zabraknąć wspomnień. Historię dziesiątki w najważniejszych wydarzeniach przypomniała obecna dyrektorka. Mało kto bowiem pamięta, że w pierwszym roku działania szkoła była filią pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 7. Tak więc rok szkolny 1991 na 92 rozpoczęło 296 uczniów klas 1-3 w 9 oddziałach. Dyrektorem nowo powstałej filii była pani Elżbieta Wrożek. Po roku działalności filii Szkoły Podstawowej nr 7 aktem założycielskim wydanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach z dniem 1 września 1992 roku powołano Szkołę Podstawową nr 10, której pierwszym dyrektorem została pani Jadwiga Klesek. Ciepłe słowa popłynęły ze sceny pod adresem pracowników, bo jak podkreślał burmistrz Szanowa, to ludzie decydują o tym, jak postrzegamy dane miejsce. To jest historia przede wszystkim ludzi, którzy decydowali o powstaniu tejże szkoły, ale również ludzi, którzy w niej pracowali. Wszystkich po kolei dyrektorów, nauczycieli, którzy dzisiaj tutaj byli przywoływani przez panią dyrektor. Gratulacje płynęły także z ust byłych burmistrzów, wiceburmistrzów Szanowa, władz powiatu, a także od władz wojewódzkich, które przyznały placówce okolicznościowy medal. Za pracę i poświęcenie nauczycielom dziesiątki w imieniu uczniów dziękowali także rodzice. Dzisiejsza młodzież pomimo swojej przekory naturalnej z racji wieku zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że to nauczyciel, a nie internet i wirtualna rzeczywistość, jest dla nich mistrzem. Mistrzem sprawiedliwym, wymagającym i najlepszym przyjacielem. I za to Państwu dzisiaj podziękują i będą dziękować w przyszłości. Nie zabrakło też wzruszających momentów, gdy szef Związku Byłych Żołnierzy AK przekazał dyrektor szkoły biało-czerwoną opaskę, dziękując za wybór żołnierzy AK na patrona tej placówki. Oficjalne wystąpienia przeplatane były ciekawym i zróżnicowanym programem artystycznym. Na scenie pojawili się najmłodsi uczniowie tej szkoły, ale także jej absolwenci. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Dzielne chwaty. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Żołnierski poszli szlak. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak?
Jak mówiła dyrektor placówki, patrząc na tych młodych ludzi, można czuć dumę przy takiej okazji. Na pewno jest ogromna satysfakcja, tym bardziej, że jest to najmłodsza szkoła, a ma już 25 lat i myślę, że dla takich chwil warto być nauczycielem. To jest ten zawód, który ma się z powołania i gdzie się podsumowuje się ten zawód po latach dopiero. Po części oficjalnej uczniowie, nauczyciele i absolwenci dziesiątki w jubileuszowym korowodzie przeszli do szkoły. Tam poświęcono i odsłonięto tablicę pamiątkową związaną z jubileuszem. Goście mogli także zobaczyć wystawy okolicznościowe, które u niejednego przywołały wspomnienia. Wspomnienia są bardzo miłe. Oczywiście jak w życiu są chwile gorsze i te lepsze, ale przeważnie pamięta się te lepsze chwile. W szkole na wszystkich czekał słodki poczęstunek. Nie zabrakło też jubileuszowego tortu. Chrzanowski oddział PCK w poniedziałek rozdawał talerze z grochówką. Akcja miała przypomnieć o obchodzonym 16 października Międzynarodowym Dniu Walki z Głodem. Już 10 raz organizujemy Dzień Walki z Głodem. Jest to kampania ogólnopolska. Chcemy uświadomić społeczeństwo, że taki problem głodu istnieje na całym świecie i zachęcamy co roku na poczęstunek, na gorący poczęstunek. Zainteresowanie chyba spore. Tak, bardzo duże jest zainteresowanie dzisiaj. Po raz kolejny zapewnia Pan dzisiaj zupkę. Proszę powiedzieć, co w tym roku? W tym roku mamy zupę grochową z kładką kiełbasy. No i porcja chlebusia do tego. Gęsta ta zupka, żeby się najedli. Tak, gęsta zupka właśnie. Nie robiłem to rzadką, bo tu wiadomo, byłaby to nie grochowa, tylko byłaby to powiedzmy taka wodzianka. Więc grochowa musi być treściwa i jest składką kiełbasy i jest bardzo smaczna. Zapraszamy na grochóweczkę darmowo. Prosimy, zapraszamy na grochóweczkę. Repetę można dostać? Można dostać darmowo, 2 razy, 3 razy. Dosyta, żeby pojedli. Są tacy, którzy co roku się tu pojawiają? Są. Wielokrotnie co roku. To nawet tutaj tam dwóch panów jest, co roku, że tak powiem, przychodzą i jedzą. Panie prezesie, rzeczywiście w XXI wieku bywa jeszcze problem głodu? Bywa i to poważny problem. Może nie dotyczy to bezpośrednio Polski, ale na świecie tak. Są obszary głodu rzeczywiście i niedożywienia, no i różnych problemów, zwłaszcza tam, gdzie są klęski żywiołowe, ale są też i biedne kraje, zacofane, dotyczące głównie krajów afrykańskich, Afryki, azjatyckich, klęska żywiołowa na Haiti. No, tam trzeba tym ludziom rzeczywiście pomagać i pomagamy, nie tylko Czerwony Krzyż, ale organizacje międzynarodowe. W Polsce, no, problemu może nie ma aż takiego dużego. Nie tylko Polski Czerwony Krzyż się włącza oczywiście w tą pomoc, ale są stowarzyszenia inne, charytatywne, które też tej pomocy udzielają. No ale staramy się też od kilkunastu lat jako Polski Czerwony Krzyż włączać w tą akcję, żeby nagłośnić problem, zwłaszcza wśród ludzi starszych, niezamożnych, czy jakichś ubogich rodzin, dożywianie dzieci w szkołach. Jest to bardzo ważne, ale nie tylko też problem głodu, a też zdrowego stylu życia, czyli właściwie odżywianie się, eliminacja tych fast foodów tak zwanych, no i ogólnie zdrowy styl życia. Koło wędkarskie numer 10 w Chrzanowie świętowało w minionym tygodniu swoje 70. urodziny. Wędkarze koła numer 10 z Chrzanowa spotkali się w minionym tygodniu na uroczystości jubileuszowej. Była to okazja do przypomnienia historii tego koła, które swoją działalność wiąże z odnawiającym się ostatnio zbiornikiem Skała. Na Skale tam pierwsze zaczątki były wędkarstwa powiatu chrzanowskiego. Tam powstał zalążek wędkarstwa, koło nazywało się kiedyś Szczupak. Gdy z tamtejszego zbiornika zniknęła woda, wędkarze z tego koła przenieśli się na popularne groble, gdzie wędkują do dziś. Podczas jubileuszu wspominali nie tylko o tych zmianach, ale także o kolejnych prezesach koła i kolegach, którzy już odeszli. Ich pamięć uczcili chwilą ciszy. Nagrodzili także tych najbardziej aktywnych do dziś, którzy często z kołem związali swoje życie, jak Tadeusz Szarlej, wędkujący w tym kole od 40 lat.
Warto być, bo przede wszystkim wędkowanie nie polega na to, żeby nabrać ryb. Chodzi o to, żeby sobie odpocząć, spędzić czas spokojnie. Ja dla mnie to było bardzo dużo, bo koję nerwy po prostu. Pracę miałem dosyć nerwową, to z wędką przejechałem nad wodę, to sobie mogłem odpocząć spokojnie. Nie chodziło o to, czy złapię rybę, czy nie, bo większą częścią to się puszcza z powrotem, bo wydawałoby się, że każdy wędkarz to jest mięsiarz. Ja właśnie ryb w ogóle nie jem. Jak podkreślali podczas uroczystości wędkarzy, wbrew opinii niektórych, działalność koła nie polega tylko na organizowaniu zawodów wędkarskich. My nie tylko zajmujemy się wędkarstwem, powiedzmy, koła, ale powiedzmy działamy na rzecz, powiedzmy, mieszkańców Chrzanowa. Udzielamy się, powiedzmy, mamy dobre stosunki, bym tak powiedział, z towarzystwem brata Alberta i ostatnio nawiązanie też stosunki ze szkołą specjalną. Koło wędkarskie numer 10 w Chrzanowie organizuje szkółki wędkarskie dla osób niepełnosprawnych. Odbywały się także zawody z ich udziałem, które cieszyły się sporym powodzeniem. Ich przedstawiciele wraz z wędkarzami z koła jeździli także na mistrzostwa krajowe. O znaczeniu wędkarzy w życiu lokalnej społeczności mówił także burmistrz Chrzanowa, gość jubileuszowej uroczystości. Podkreślał wędkarskie tradycje na ziemi chrzanowskiej, przywoływał działaczy tych kół i życzył wędkarzom z chrzanowskiego koła numer 10 kolejnych lat i sukcesów. Nie były to jedyne życzenia kierowane tego wieczoru pod ich adresem. Przede wszystkim zadowolenia i tego, że mogą odpoczywać nad wodą, że mogą z kolegami się spotkać przy takich czy innych uroczystościach, zawodach wędkarskich, festynach, no, praca z młodzieżą. Także tutaj ci wędkarze no, rzeczywiście działają na rzecz nie tylko swojego środowiska, ale również i lokalnej społeczności. Koło numer 10 w Chrzanowie ma dorobek i spore grono przyjaciół. Współpracuje z kołami wędkarskimi z powiatu, których przedstawiciele także pojawili się na uroczystości. Samo koło zrzesza około 40 członków. Chrzanowscy stróże prawa wykryli i zlikwidowali nielegalne kasyno działające przy ulicy Wyszyńskiego. W dniu 14 października 2017 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie podczas rutynowych czynności wykonywanych na terenie miasta Chrzanowa, ulicy Wyszyńskiego w Chrzanowie, ujawnili punkt zbiorowych gier hazardowych. Na miejsce przyjechali pracownicy, funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Na miejscu wykonano oględziny, wykonano dokumentację procesową i zabezpieczono 7 automatów, z których nieustalony sprawca czerpał korzyści majątkowe. Całość materiałów została przekazana do 4 Oddziału Celnego w Andrychowie, bowiem jest to organ kompetentny do tego, żeby prowadzić postępowanie w kierunku karno-skarbowym. Jak długo był organizowany ten proceder na terenie Chrzanowa, trudno nam w tej chwili powiedzieć. Trwają czynności, które z pewnością doprowadzą do tego, że dowiemy się, jak długo te nielegalne gry hazardowe były organizowane na ulicy Wyszyńskiego. Warszawski poeta Robert Baranowski był gościem wieczorku poetyckiego zorganizowanego przez grupę twórczą Cumulus, działającą w ramach MOXIR. Spotkanie odbyło się tradycyjnie już w klubie Stara Kotłownia. Tym razem gościem był poeta Robert Baranowski, autor 4 tomików poezji, który zaprezentował gościom przekrojowo swoją twórczość. U stóp kapliczki uwalniam słowa. Wybrzmiewają w liturgii ciszy. Nawlekam paciorek po paciorku wersy modlitwy. Oddaję się jej rytmowi. Odnajdując przestrzeń miłości podanej na dłoni, poczułem, zaczynam mościć dla niej gniazdo. Jak sam mówi, zaczął pisać poezję w 1995 roku, ale potem była przerwa, aż do debiutu zbiorem swoich myśli w literackiej Polsce w 2003 roku. Od tego momentu pan Robert zaczyna coraz więcej publikować i dzielić się swoją twórczością. Ja od początku czułem, że chcę się z tym, co piszę, podzielić z ludźmi, natomiast czułem też, że nie jestem jeszcze na to do końca gotowy. I także ta moja decyzja była o tym, żeby to upublicznić, związana z tym, że
wewnętrzny głos podpowiedział mi, że to jest właśnie ten moment, ten dobry moment, żeby z tym do ludzi wyjść i myślę, że do dzisiejszego dnia szczęśliwie to kontynuuję. Poeta ma na swoim koncie w sumie 8 publikacji. Oprócz wspomnianych 4 tomików poezji są jeszcze antologie. W tym roku ukazał się jego tomik autorski Sercem pisane, bo też serce często dyktuje mu tematy utworów. Przede wszystkim inspiracją dla mnie jest człowiek, emocje, uczucia, jakie ze sobą niesie. Jeżeli w tle jest kobieta, dodatkowo jest to dla mnie okoliczność motywująca i wiążąca się z natchnieniem. Natomiast tematycznie dotykam, myślę, wszystkich sfer życia. Są tam tematy z pogranicza filozofii, też natury. Część swojej twórczości Robert Baranowski poświęca Bogu. Jak mówi, jest człowiekiem wiary i tego nie ukrywa. Oto jest człowiek. Oto Bóg. On przypomina, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja pamiętam. Dlatego najmniejszy kamyk, usuwając sandała, czynię to z namaszczeniem. Pokusa może czyhać tuż za rogiem. Podczas spotkania w Starej Kotłowni zaprezentował całe spektrum swojej twórczości. Od wierszy poświęconych naturze poprzez te związane z Bogiem i Absolutem, aż do tych o miłości, które często słuchacze lubią najbardziej. Każde takie spotkanie autora z publicznością jest dla niego cenne. Realizuje się na drodze właśnie takich spotkań z publicznością, na wieczorach autorskich, gdzie to wszystko, co zawiera moja dusza, moje serce, znajduje ujście właśnie w słowie. Myślę sobie, że dzisiejszy wieczór też będzie takim kolejnym etapem, gdzie wyjdę z moją twórczością do nowej publiczności, właśnie tu w Chrzanowie. Zgromadzeni w Starej Kotłowni mogli nie tylko posłuchać wierszy, ale także piosenek. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił Kazimierz Kozłowski. Ołowiane chmury nad moją głową zmieniły kierunek, odchodzą z czarnym wiatrem. Twoje skronie pulsują, obnażając potok myśli. Widzowie Kina Sztuka zobaczą dzieła renesansu oraz bazyliki papieskie Rzymu w 3D. Dzieła sztuki w trójwymiarze to nowa propozycja repertuarowa dla widzów Kina Sztuka. Najpierw 4 listopada zobaczą oni film dokumentalny Galleria Uffizi we Florencji – Podróż w głąb renesansu. Podczas tej niezwykłej, pełnej artystycznych doznań wycieczki zaprezentowane zostaną dzieła mistrzów renesansu, m.in. Donatella czy Michała Anioła. Efekt 3D pozwoli jeszcze bardziej poczuć atmosferę i kontemplować sztukę włoskiego odrodzenia. Natomiast 9 grudnia drugi tytuł, Święty Piotr i inne papieskie bazyliki Rzymu. Dokument zabierze widzów w ciekawe zakątki stolicy Włoch, również w te niedostępne do zwiedzania jak wnętrza Watykanu. Film pokaże piękno 4 bazylik papieskich. Bilety na powyższe tytuły można nabyć w kasie kina oraz przez internet. W ostatnim spotkaniu MTS Chrzanów przegrał z Moto Jelczem Oława 27-28. Po wysokiej przegranej na wyjeździe z KS Esper Końskie 25-34 trapiony plagą kontuzji MTS Chrzanów podejmował przed własną publicznością Moto Jelcz Oławę. Przyjezdni, czyli drugi zespół tego sezonu, byli wyraźnym faworytem spotkania, ale gospodarze nie zamierzali oddać tego meczu bez walki.
Od pierwszych minut widać było ogromną determinację oraz zaangażowanie graczy MTS-u, którzy dobrze prezentowali się w obronie i szybkimi kontrami punktowali rywali. W bramce Cabanów kilka niezłych interwencji zanotował Marcin Górkowski, zaś w ataku Marcin Skoczylas mocnymi rzutami znajdował drogę do siatki rywala. W 11 minucie po trafieniu Pawła Strońskiego MTS prowadził 8-3. Z czasem jednak rywale zaczęli grać coraz lepiej, poprawili obronę i dzięki dobrym rzutom zaczęli niwelować przewagę gospodarzy. W 18 minucie prowadzenie Chrzanowian zmniejszyło się do jednego trafienia na 8-7 i trener Rafał Bugajski poprosił o czas. Chwila oddechu pomogła Chrzanowianom i po wznowieniu ponownie zaczęli trafiać, jednak Oławianie nie zwalniali tempa. W 22 minucie po faulu Pawła Zajączkowskiego w kole Bogumił Baran wyrównał z karnego na 10-10. Chwilę później przyjezdni podwyższyli i po raz pierwszy w tym meczu wyszli na prowadzenie. Nie na długo, bowiem rzutem z dystansu wyrównał dobrze dysponowany Marcin Skoczylas, a tuż przed końcem tej odsłony meczu Karol Put wyprowadził Chrzanowian na minimalne prowadzenie 14-13. Po zmianie stron kibice mogli oglądać wyrównane spotkanie. Wynik cały czas oscylował wokół remisu i mimo wielu okazji żadna ze stron nie potrafiła zbudować większej przewagi. Zapowiadała się nerwowa i emocjonująca końcówka. W 57 minucie swoje 11 trafienie w tym spotkaniu zanotował Marcin Skoczylas, wyrównując stan meczu na 25-25. Chwilę później ten sam zawodnik miał szansę z rzutu karnego, jednak nie trafił i rywale wyprowadzili akcję, po której sędziowie podyktowali rzut karny, zamieniony przez przyjezdnych na bramkę. Wkrótce MTS miał szansę wyrównać, ale Kacper Węgrzyn nie trafił z prawego skrzydła i na kilkadziesiąt sekund przed końcem przyjezdni mieli okazję na podwyższenie prowadzenia. Stracili jednak piłkę i MTS wyprowadził kontrę. Defensywa Oławian zagrała jednak nieprzepisowo i za faul na Karolu Pucie sędziowie podyktowali rzut karny. Ten na bramkę zamienił Paweł Strąński i na tablicy świetlnej pojawił się remis 27-27. Kilka sekund wystarczyło jednak przyjezdnym na mocny rzut z dystansu i wyszarpanie zwycięstwa tuż przed syreną kończącą mecz. W następnej serii spotkań MTS Chrzanów zmierzy się w delegacji z Miedzią Legnica. Po 6 kolejkach MTS Chrzanów z 3 punktami na koncie pozostaje na 14 miejscu w ligowej tabeli. Liderem rozgrywek z 15 oczkami jest AZS Biała Podlaska. Tyle samo punktów co lider po wygranej w Chrzanowie ma zespół z Oławy. W niedzielę hala sportowa była areną siatkarskich zmagań o Puchar Pawła Papkę. To wielokrotny reprezentant Polski i mistrz Polski, w siatkówce oczywiście, a podczas turnieju spotkał się z zawodniczkami, wręczył nagrody i opowiadał o swojej karierze sportowej. Walczymy w turnieju piłki siatkowej KDTG Młodzieży. Spotkały się zespoły Śląsko-Małopolskie, ze Śląska mamy Jaworzno i Tychy, z Małopolski Andrychów, Chełmek, Kraków i Oświęć. Walczymy w dwóch kategoriach, jest 7 zespołów kadetek i 5 zespołów młodziczek. Turniej jest jakby formą przygotowania do sezonu głównego, czyli rozgrywego Mistrzostwa Małopolski. Rozgrywamy systemy grupowym, także każdy z każdym walczy równolegle, rozgrywamy na 3 boiskach. No i emocje, jak widać w tle, prawie że sięgają zenitu. Jak szanowianki sobie radzą do tej pory? W katkę, że tak powiem, bo mamy 3 zespoły szanowskie w kategorii młodzieżek, 1 zespół i 2 w kategorii kadetek. No i na zmianę, raz im się wygrywa, raz im się przegrywa. Jaki będzie wynik końcowy, zobaczymy, bo jesteśmy w środku, że tak powiem, rozgrywek. Turniej jest imienia znanego siatkarza, który ma się tu dzisiaj pojawić. Tak, patronat na naszym turnieju objął pan Paweł Papkę, koneserem siatki. Nie muszę rozwijać tematu, jest to były mistrz świata, reprezentant Polski, chyba 13-krotny medalista mistrzostw Polski, także osobowość w świecie siatkówki. No i pod koniec turnieju ma się tutaj pojawić, wręczyć nagrody. Myślę, że nie musi przekonywać już dziewcząt do siatkówki, ale myślę, że sobie pogadamy o siatkówce. On z perspektywy związku, my z perspektywy szkolenia młodych siatkarek. To są piękne momenty, kiedy obserwuje się młodzież, kiedy obserwuje się ten zapał, tą determinację, tą chęć do grania. Bardzo się cieszę, że organizatorzy tego turnieju zaprosili mnie tutaj i mogę wesprzeć swoją osobą tak zacne inicjatywy. Proszę powiedzieć, jakiej motywacji potrzeba, czy czego potrzeba, żeby zostać tak wybitnym sportowcem i takie sukcesy osiągać? No rzeczywiście, trzeba mądrości przede wszystkim w szkoleniu.
Myślę, że tutaj i trenerzy, którzy prowadzą te dziewczęta, bo część tych drużyn jest zgrupowanych w siatkarskich ośrodkach szkolnych, czyli programie, który prowadzi Polski Związek Piłki Siatkowej razem z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Oczywiście jak to w siatkówce, trzeba troszeczkę warunków fizycznych, dobrego tego szkoleniowca, pedagoga, człowieka, który wskaże tą ścieżkę. Troszeczkę zdrowia, bo wiadomo, jest to sport wyczynowy. Oczywiście na tym poziomie tutaj, jak oglądamy, to jeszcze jest dużo zabawy, dużo takiej fascynacji sportem, ruchem, ale później te etapy są wyższe, to ten trening staje się coraz bardziej cięższy i to obciążenia fizyczne coraz większe. Wiele czynników się składa na sukces sportowy. Ja mam nadzieję, że wśród tych dziewcząt, które tutaj dzisiaj obserwujemy, w przyszłości zobaczymy kilka z nich w reprezentacji polskich seniorek, bo o to właśnie chodzi, aby oczywiście przy propagowaniu zdrowego trybu życia, ruchu, sportu, rekreacji, to żeby te perełki, te najbardziej utalentowane osoby wyszukiwać i później wkładać je, tak oczywiście brzydko mówiąc, w szkolenie centralne, prowadzić je bardzo dobrze i skutecznie do tego, aby kiedyś, tak jak ja miałem w przyjemności usłyszeć nasz hymn Mazurka Dąbrowskiego, aby kiedyś w przyszłości reprezentować nasz kraj. Pan jest przykładem na to, że sport może być sposobem na życie, bo wiele osób twierdzi, że no cóż, fajnie jest pograć, no ale później co robić? Kariera sportowca się kończy. No rzeczywiście, u każdego sportowca przychodzi ten moment, ten etap, kiedy trzeba powiedzieć, z różnych względów oczywiście, często jest to wypalenie psychiczne, często są to względy rodzinne, często względy też fizyczne, bo wiek biegnie do przodu nieubłaganie, a sport ma do siebie, że kocha młodość, kocha dynamika, kocha siłę, a wiadomo, że proces starzenia przez nas wszystkich przechodzi. Dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy zaszczepiali tutaj wśród młodzieży tą determinację i tą wolę walki, żeby cieszyły się tą grą. Rozgrywki futsalowe powracają do hali widowiskowo-sportowej w Szanowie. Już w listopadzie rozpoczną się mecze. Startujemy z rozgrywkami zimowymi. Od początku września trenujemy w grupach młodzieżowych. Właśnie 12 listopada w Szanowie zorganizujemy eliminację młodzieżowych mistrzostw Polski w najstarszej kategorii wiekowej. Później będą także turnieje w tych młodszych kategoriach, ale postanowiliśmy także w tym roku rozszerzyć formułę rozgrywek środowiskowych. Poza Magic Sport Młodą Ligą Futsalu, która będzie dla rocznika 2001 i młodsi, tutaj mamy 9 zespołów, zorganizujemy rozgrywki seniorskie. Ogłosiliśmy zapisy i w ciągu 4 dni zgłosił się komplet zespołów. Będzie to 12, ewentualnie 13 drużyn. Tutaj jeszcze ustalimy. Chętnych jest jeszcze więcej, no ale niestety mamy ograniczony czas, jeżeli chodzi o dostęp do hali sportowej. Tak więc od 12 lub 19 listopada tutaj w Chrzanowskiej Hali Sportowej przez praktycznie 9 godzin co niedzielę, miejmy nadzieję, będziemy mogli emocjonować się futsalem na tym lokalnym naszym poziomie. Poza właśnie tą młodzieżą będą także rozgrywki seniorskie, a w nim wezmą udział zespoły, które przed laty rywalizowały w Magic Sport Lidze Futsalu, czyli m.in. Solidex, Wygiełzów, Megalo, ale także młodzież, która przez ostatnie lata walczyła w młodej lidze, a teraz będzie mogła także zmierzyć się ze starszymi. Zobaczymy, jak te młode zespoły spiszą się w starciu właśnie z, można powiedzieć, weteranami. Spodziewam się jednak, że większość z zawodników to będą właśnie 20, może 25-latkowie i to oni będą nadawali prym rozgrywką. Jeżeli chodzi o młodą ligę, no to zapewne będą to zespoły, które przed rokiem walczyły o podium, czyli Trzebinia, czyli Pryncypałki, Sprzęgło Sosnowiec, Magic Sport i to te zespoły zapewne powalczą o podium. Organizatorem młodzieżowych rozgrywek w tym roku będzie Stowarzyszenie Chrzanowska Liga Futsalu. Pieczę nad rozgrywkami seniorskimi będzie sprawował Fablo Chrzanów, więc te dwa stowarzyszenia będą tutaj dbały o to, aby wszystko przebiegało poprawnie. Aby tak się stało, oczywiście potrzeba wiele pracy, wielu osób. Zachęcamy oczywiście także wszystkich ludzi, którzy chcieliby pomóc tym rozgrywkom, chcieliby się także promować przez sport na hali, bowiem zawsze jest sporo kibiców, mecze są emocjonujące, jest bardzo fajna oprawa medialna, relacje, wywiady, zdjęcia, więc tutaj można promować swoją firmę, więc jeżeli ktoś tylko by zechciał wspomóc nas jako organizatorów w organizacji Ligi Chrzanowie, to serdecznie zapraszamy.
to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w ramach serwisu. Mamy jeszcze tradycyjnie ciekawe zaproszenia na wydarzenia, jakie odbędą się w najbliższym czasie w Szanowie. 25 października Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Szanowie wspólnie z MOKSIR Chrzanów zapraszają o godzinie 17.30 na prelekcję zatytułowaną Polesia Czar – Kajakiem po Wołyniu. Przedstawi ją profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej w Gliwicach Marek Pocci. Prelekcja odbędzie się w sali konferencyjnej MOKSIR. Zapraszamy też na trzeci nocny rajd rowerowy po powiecie chrzanowskim. Początek rajdu o godzinie 17, a spotykamy się pod lokomotywą na Placu Tysiąclecia w Szanowie. Trasa będzie wiodła przez Groble, Libiąż, Gromiec aż do Babic. Tam zakończenie rajdu ogniskiem przy Orliku, kiełbaski trzeba przywieźć we własnym zakresie. Rajd jest poprowadzony głównie drogami asfaltowymi o bardzo małym lub praktycznie żadnym ruchu. Na mecie odbędą się konkursy losowania gadżetów. Planowany jest także konkurs na najbardziej rozświetlony rower. Cześć, tu Johnny. Kotchis. W imieniu zespołu Kurtyna chcemy Was zaprosić 28 października na koncert w Starej Kotłowni. Będzie srogie dupnięcie. Yeah! I na tym kończymy nasz serwis, dziękując Państwu za uwagę. Żegnamy się i pozdrawiamy. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo w tym czasie zaglądać na nasz profil facebookowy.